nie są samotne. Powstają w gromadach utrzymywanych siłą grawitacji. Grawitacja to architekt kosmosu. Zajmiemy się gromadami gwiazd, skarbnicą wiedzy o kosmosie i drodze mlecznej z jej setkami miliardów słońc. Dzięki gromadom można się przekonać, jak gwiazdy żyją i jak umierają. To żywot gwałtowny i chaotyczny. Badanie gromad dowodzi, że wszechświat będzie spowity w ciemności na wieki. Kosmos, tajemnice wszechświata, makroskalowa budowa wszechświata. W ciemną noc możemy z Ziemi zobaczyć gołym okiem około 1000 gwiazd. Ten widok robi wrażenie, ale w galaktyce są miejsca, których uroda przebija wszystko. Wyobraźmy sobie Słońce na skraju wielkiej gromady miliona gwiazd, pokrywających niebo po horyzont. Koncentracja gwiazd jest wielka, bo odległość między nimi to zaledwie kilkaset lat świetlnych. Efektowne gromady to nie tylko ozdoba Drogi Mlecznej. Pamiętajmy, że kryją one tajemnice gwiazd od narodzin po śmierć w ogromnych wybuchach supernowych, rozsiewających pierwiastki potrzebne do powstania życia. Zamiast wpatrywać się w gwiazdy przez teleskop, poszukamy ich gromad z pokładu statku międzygwiezdnego. Będziemy wędrować po galaktyce, by przekonać się, dlaczego gromady są tak cennym źródłem wiedzy o gwiazdach. Pierwszy przystanek to Plejady, najsłynniejsza z gromad. Leży 440 lat świetlnych od Ziemi. Znali ją już starożytni. Składa się z kilkuset gwiazd, choć my widzimy tylko kilka. Nazwa Plejady nawiązuje do mitologicznych siedmiu sióstr. Jasna grupa jest wyraźnie widoczna na zimowym niebie. Najlepiej widać w niej sześć gwiazd. Bystrooccy dostrzegą ich nawet 10. Mało kto doliczy się dokładnie 7 gwiazd. Być może któraś z nich zbladła od czasów starożytnych. Teraz widać 6 jaśniejszych punktów, choć Plejady liczą kilkaset, może nawet 1000 gwiazd. Okrążymy Plejady, by poznać tajemnice wszechświata. Gromady dostarczają nam informacji na temat powstawania gwiazd, ich życia i śmierci oraz sekretu stworzenia. Jak w każdej gromadzie, gwiazdy Plejad są blisko siebie, więc leżą w tej samej odległości od Ziemi. Dystans do każdej z gwiazd jest oczywiście nieco inny, ale wobec odległości od Ziemi te różnice są znikome i nieznaczące. Podobnie widzi stadion pilot lecącego nad nim sterowca. Dla niego wszyscy kibice są równoodlegli. Informacje o gwiazdach, ich wielkości, masie i wieku uzyskujemy na podstawie ich bezwzględnej jasności. Do jej obliczenia musimy znać odległość gwiazdy. Tu przydają się gromady. Kluczowy jest fakt, że wszystkie gwiazdy gromady są tak samo oddalone od Ziemi. Dla całej grupy możemy obliczać jasność bezwzględną w taki sam sposób. Gdybyśmy nie wiedzieli, że znajdują się obok siebie, gwiazda bardzo jasna, ale odległa i blada, oraz ta bliska wyglądałyby tak samo. W gromadzie można to określić. Te same zależności co dla gwiazd obowiązują także samochody. Mamy tu dwa pojazdy tej samej marki i modelu. Ich reflektory powinny świecić równie jasno. W tym położeniu światło jednego i drugiego jest tak samo intensywne. Potraktujmy samochody tak, jak gwiazdy w kosmosie. Takie same obiekty, ale odległość różna. Cofnij.
Porównajmy teraz jasność. Oddalony samochód świeci słabiej, choć reflektory mają taką samą moc. Natężenie światła spada wraz z kwadratem odległości. Lampa leżąca dwa razy dalej jest 4 razy ciemniejsza, a 4 razy dalej 16 razy ciemniejsza. Czasem ciemniejsza lampa jest rzeczywiście słabsza. Latarka i reflektor są jak gwiazdy z gromady. Latarka ustawiona obok reflektora wydaje się ciemna, bo jest słabsza. Nie potrzeba różnicy odległości. W gromadzie słabsza gwiazda obok jasnej jest ciemniejsza z powodu mniejszej jasności, a nie dlatego, że leży dalej. W zbliżeniu Plejady to zbiór silniejszych i słabszych gwiazd. Ta różnorodność bliskich obiektów pomaga poznać tajemnice ewolucji gwiazd. W gromadzie widać, jak gwiazdy powstają, żyją i giną. Wyobraźmy sobie, że kosmici chcą wiedzieć, jak ludzie się rodzą, żyją i umierają, ale mają tylko pół minuty na obserwację. Powinni zrobić zdjęcia milionom ludzi. Nie prześledziliby życia jednego człowieka, ale z zachowania ogółu mogliby odtworzyć prawidłowości. Jednych widzieliby jako dzieci, innych jako starców. Gromada to zbiór gwiazd na różnym etapie. Narzędzie pozwalające astronomom opisać cykl życia gwiazd. Wiemy, że największe i najjaśniejsze gwiazdy są niebezpieczne i trzeba trzymać się od nich z daleka. Żyją intensywnie i umierają młodo, gwałtownie puchnąc przed śmiercią, która następuje jako wybuch supernowy. Niebezpieczeństwo czai się nawet w gromadach o urzekających nazwach, choćby w szkatułce klejnotów. Następny etap naszej misji jest dobrze znany mieszkańcom półkuli północnej. Jesteśmy 80 lat świetlnych od Ziemi, w najbliższej niej gromadzie Wielkiej Niedźwiedzicy. Widzimy 5 głównych gwiazd konstelacji, znanych jako Asteryzm Wielkiego Wozu. Ludzie przekonali się, że te gwiazdy wspólnie przemierzają niebo. Obiekty w wielu gwiazdozbiorach zwykle niewiele mają ze sobą wspólnego. Są w różnych miejscach i nie oddziałują ze sobą grawitacyjnie. Gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy powstały w tym samym okresie i poruszają się w grupie. Z czasem znany układ gwiazd ulegnie zmianie wskutek ich względnego ruchu. Wizyta w Wielkiej Niedźwiedzicy powinna dać odpowiedź na pytanie, dlaczego niektóre gromady są bardziej rozrzucone niż inne. Gromady wyróżniające się nieregularnymi kształtami i rozległością nazywamy otwartymi. Gromady otwarte to luźne grupy gwiazd. Powstają w spiralnych ramionach galaktyk. Z czasem ich składniki rozpraszają się, a grupa zanika. Naukowcy są przekonani, że prawie wszystkie gwiazdy powstają w gromadach. Z czasem noworodki z gwiezdnego żłobka wyrywa grawitacja mijających gromady obiektów. Dlatego większość skupisk to twory młode, bo starsze gwiazdy zwykle są rozproszone. Gromada jest jak ta kubka konfetti na mojej dłoni. Grawitacja stopniowo odciąga gwiazdy i rozprasza grupę. Gdy dmuchnę w konfetti, rozsypie się. Do dzieła. W przypadku gromady to grawitacja odrywa kolejne gwiazdy. Z czasem grupa zupełnie pustoszeje. Młode gromady mają wielkie znaczenie dla badaczy. W jednym miejscu jest mnóstwo gwiazd, które można opisać i skatalogować. Sprawdzić, jakie typy gwiazd występują w galaktyce najczęściej lub najrzadziej. W większości gromad spotykamy kilka olbrzymich jasnych gwiazd, nieco więcej zwykłych wielkości Słońca. I całe mrowie małych, bladych gwiazd, które trudno zauważyć w tłumie. Czy panuje tam ścisk? Gwiazdy w gromadach są oddalone o miliardy kilometrów. Leżą znacznie gęściej niż w okolicy Słońca. U nas gwiazda przypada na 50 sześciennych lat świetlnych. W
gromadzie w takiej objętości jest ich 500. Słońce także powstało w gromadzie otwartej, ale do dziś wielokrotnie okrążyło centrum galaktyki, pozostawiając rodzeństwo rozproszone na całym jej obwodzie. Co by było, gdyby Słońce pozostało w gromadzie? Ukazać to może podróż do aktywnej gromady, w której gwiazdy wciąż powstają. 1500 lat świetlnych od Ziemi leży mgławica w Orionie. Wygląda jak rozmyta gwiazda w mieczu gwiazdozbioru, ale z bliska urzeka grą świateł. Mgławica Oriona to jedna z największych gwiezdnych porodówek. Cały czas tworzą się tam nowe obiekty. W mgławicy leży wiele różnych gwiazd, ale najefektowniejsze są cztery centralne, młode i wyjątkowo jasne, tworzące trapez. Nieopodal tej czwórki jest mnóstwo małych rówieśników. Zbliżamy się do trapezu, czterech najjaśniejszych gwiazd, wokół których bez przerwy powstają tysiące innych obiektów. Okazuje się, że obecność gromady porządkuje i reguluje proces gwiazdotwórczy. Zaledwie 10% masy gazu w obłoku zmieni się w gwiazdy. Dlaczego tak mało? Doszliśmy do przekonania, że nowo powstałe gwiazdy utrudniają tworzenie się kolejnych. Oddziałują na obłok, przeszkadzając w powstawaniu następnych skupisk materii. W gromadzie trapez są cztery masywne gwiazdy. Ich intensywne promieniowanie ultrafioletowe i wiatr gwiazdowy rozpraszają gaz, z którego mogłyby powstać następne gwiazdy. Niektórym mimo wszystko się udaje, ale tempo ich formowania jest znacznie osłabione pod wpływem emisji olbrzymów. Jeśli mgławice są porodówką gwiazd, to gromady można uznać za ich szkołę. Gwiazdy przebywają w niej, dopóki los i siły galaktyki ich nie rozproszą. Oczywiście nie wszystkie gromady są takie same. Wkrótce poznamy skupiska, w których panują najskrajniejsze warunki w całej galaktyce. Ich niezwykle masywne gwiazdy mogą w każdej chwili zakończyć żywot w potężnej eksplozji. Ludzi interesuje to, która gromada gwiazd jest największa albo czym się wyróżnia. Podobnie zwiedzamy miasta. Przyciągają nas najwyższe drapacze chmur i najsłynniejsze zabytki. By znaleźć Empire State Building wśród gromad gwiazd, musimy pokonać tysiące lat świetlnych i dotrzeć do supergromady zwanej Westerlund 1. Ma masę 100 tysięcy słońc. Westerlund 1 dzierży rekord wielkości wśród młodych gromad. Zawiera około 100 tysięcy gwiazd. Co dziwniejsze, bardzo długo nie wiedzieliśmy, że jest tak ogromna. Astronomowie wiedzą o niej od dawna, ale dopiero teraz obserwują ją w całości dzięki przyrządom działającym w podczerwieni. Fale z tego sprzętu potrafią przeniknąć przez chmury pyłu, oddzielające gromadę od Ziemi. Postęp obserwacji w podczerwieni ujawnił, że obszar o średnicy 6 lat świetlnych jest gęsto upakowany gwiazdami. Największe i najjaśniejsze z nich to istne monstra. Nadolbrzymy mają różną wielkość i barwę od błękitu do czerwieni. Są także żółte. Błękitne, czerwone i żółte nadolbrzymy to różne stadia życia masywnych gwiazd. Najpierw są niebieskie, potem czerwienieją. Zdarza im się oscylować między błękitem a czerwienią, gdy zewnętrzne warstwy się oddalają i widzimy gorętsze wnętrze. Między tymi fazami gwiazda staje się żółtym nadolbrzymem. Słońce, które jest przeciętną gwiazdą, nie dorasta do pięt nadolbrzymom każdego koloru.
Przypuśćmy, że nasze Słońce, 100 razy większe od Ziemi, zmniejszyło się do rozmiaru łebka od szpilki. Ma 3 mm średnicy, arcydzieło miniaturyzacji. W tej skali największe gwiazdy, czerwone nadolbrzymy, miałyby wielkość widocznej za mną kopuły obserwatorium. Są gigantyczne w porównaniu ze Słońcem, które z kolei przerasta Ziemię. Błękitne, żółte i czerwone nadolbrzymy to ewoluujące masywne gwiazdy. Wypaliły już prawie cały zapas wodoru do syntezy. Rosną do monstrualnych rozmiarów i mogą w każdej chwili wybuchnąć jako supernowa. Supernowe są tak jasne, że bez trudu dostrzeże się je nawet z bardzo daleka. Widz z Pensylwanii, David, zapytał nas, czy wybuch supernowej może tak zakrzywić czasoprzestrzeń, żebyśmy to poczuli. Wybuch supernowej istotnie zdeformuje czasoprzestrzeń, choć my tego nie odczujemy. Wydarzenie nie powali nas na kolana. Za to współczesne i przyszłe detektory fal grawitacyjnych powinny zarejestrować te drobne zmarszczki czasoprzestrzeni. Astronomia fal grawitacyjnych może stać się nowym, obiecującym dziełem astrofizyki. Nasze Słońce zmieni się w czerwonego olbrzyma, ogarnie orbitę Ziemi, ale nie sięgnie do Jowisza, jak nadolbrzymy. W przeciwieństwie do nich nie stanie się supernową. Obecność największych gwiazd pozwala ocenić wiek gromady. Najmasywniejsze gwiazdy żyją bardzo krótko, najwyżej 5-6 milionów lat. Ich obecność, nawet gdy są u kresu żywota, świadczy o tym, że i cała gromada nie może być starsza niż 5-6 milionów lat. W innym przypadku już by wybuchły. Astronomowie odkryli tylko kilka supermasywnych gromad. Wcześniej nie znali rozmiarów Westerlund 1 i podobnych. O tym, jak mało wiemy, świadczy fakt, że jeszcze 10 lat temu nikt nie zakładał istnienia supermasywnych gromad. Największe ze znanych miały mniej niż 10 tysięcy gwiazd. Zarejestrowano ich tysiące. Teraz poznaliśmy kilkanaście najmasywniejszych. Ponieważ Droga Mleczna pełna jest pyłu, obserwowaliśmy gromady gwiazd przede wszystkim w naszym otoczeniu. Nasz wzrok sięgał najwyżej do centrum galaktyki. Ale nowe przyrządy pozwalają spoglądać coraz dalej w spiralne ramiona. Być może Westerlund 1 straci tytuł najmasywniejszej gromady, bo wciąż odkrywamy nowe. Kilka wielkich gromad leży blisko jądra galaktyki. Za kilka milionów lat mogą je rozerwać potężne siły pływowe centralnej czarnej dziury. Zanim to nastąpi, zostaną dokładnie zbadane. Kolejnym przystankiem w naszej podróży jest gromada Quintuplet, mająca 4 miliony lat. Zawdzięcza nazwę pięciu supermasywnym gwiazdom w swoim centrum. Jest wśród nich Pistolet, jedna z najjaśniejszych gwiazd w całej galaktyce. Pięć tajemniczych nadolbrzymów gromady kryje się w chmurach czerwonego pyłu. W 2006 roku zafascynowani naukowcy skierowali na nie teleskop Kecka z Hawajów. Odkryli coś zaskakującego. Dwa nadolbrzymy są otoczone dziwnymi spiralami. Najwyraźniej nie są samotne. W gromadzie Quintuplet znajduje się kilka masywnych gwiazd tworzących układy podwójne. Stopniowo tracą zewnętrzne warstwy. Odrzucona materia spiętrza się, tworząc spiralne ramiona. Nagromadzenie w jednym miejscu tak różnych zjawisk jest osobliwością. Już nadolbrzymy są rzadkie. Pojawiają się w różnych zakątkach galaktyki, ale nigdy w takim zagęszczeniu. Prędzej czy później te i setki innych supermasywnych gwiazd rozświetlą swoje gromady jako supernowe.
podczas wybuchu zginą planety, promieniowanie unicestwi życie w ich otoczeniu. Podobne niebezpieczeństwo czyha w innej gromadzie blisko centrum galaktyki. Arches leży 25 tysięcy lat świetlnych od Ziemi i tylko 100 lat świetlnych od centrum Drogi Mlecznej. Arches to pierwsza młoda, masywna gromada odkryta w Drodze Mlecznej. Jest też wyjątkowo zagęszczona. W porównaniu z Arches, okolice Słońca to pustynia. W obszarze 50 sześciennych lat świetlnych wokół Słońca jest jeszcze tylko Alfa Centauri. W takiej samej strefie w gromadzie Arches jest milion gwiazd nieustannie rozświetlających niebo. Gdybyśmy mieszkali na planecie krążącej wokół gwiazdy w gromadzie Arches czy innej równie gęstej, na nocnym niebie widzielibyśmy tysiące gwiazd znacznie jaśniejszych niż księżyc w pełni. W nocy byłoby tak widno, jak w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Gromada Arches to wyjątkowe miejsce w galaktyce. Pozwoliło astronomom określić, jak duże mogą być gwiazdy. Wędrówka po gromadach gwiazd doprowadziła nas do Arches, jednej z najważniejszych w galaktyce. Właśnie tu znaleziono największe gwiazdy kosmosu. Sprawa wydaje się prosta, ale dopiero od kilku lat znamy maksymalną masę gwiazdy. Arches ma wszystko, czego trzeba do rozstrzygnięcia tej kwestii. Gromada jest tak wielka, że z pewnością zawiera nawet najmasywniejsze gwiazdy. Ma tylko 2,5 miliona lat, więc jej nadolbrzymy nie zdążyły jeszcze wybuchnąć. Dlatego największe gwiazdy w gromadzie można uważać za najmasywniejsze gwiazdy kosmosu. W gromadzie Arches znaleźliśmy mnóstwo małych gwiazd, setki średnich i kilkanaście nadolbrzymów o masie do 130 mas Słońca. Większych nie zaobserwowaliśmy. Gdyby istniały jeszcze większe, masywniejsze gwiazdy, z pewnością byłyby w tej gromadzie. Zdecydowanie natura wyznaczyła granicę maksymalnej masy gwiazdy. Nie przekracza 150 mas Słońca. Ze stosunkowo młodej gromady Arches lecimy do zupełnie innej części galaktyki. Na jej cichych peryferiach są najstarsze osiedla, gromady kuliste. Bardzo lubię określenie gromada kulista. Słusznie kojarzy się z kulą. Czasem nawet milion gwiazd jest skupionych w jednym miejscu. To tajemnicze, bardzo stare obiekty. Tworzą je najstarsze gwiazdy w galaktyce, może nawet w wieku Wszechświata. Gromady kuliste urzekają nas wyglądem, ale najważniejszy jest ich wiek. Są prawie tak stare jak Wszechświat. Od razu nasuwa się pytanie o wiek galaktyki. Czy Droga Mleczna powstała wraz z całym kosmosem? Mamy mocne dowody na to, że wiek Wszechświata to 13,7 miliarda lat. Jeśli najstarsze gromady kuliste mają 13 miliardów lat, powstały w pierwszym miliardzie lat po Wielkim Wybuchu. To oznacza, że w tym okresie utworzyła się również nasza galaktyka i wiele innych. Astronomowie nie wiedzą, jak powstały gromady kuliste. To jedna z tajemnic współczesnej nauki. Ponieważ są także w innych galaktykach, mają coś wspólnego z procesem ich powstawania. W gromadach kulistych są gwiazdy mające 13 miliardów lat, więc te gromady muszą być równie stare. Powstały równocześnie z galaktykami. Nie wiadomo, czy najpierw powstała gromada, a później z pozostałej materii cała galaktyka, czy procesy koncentracji i kształtowania zachodziły równolegle.
Poszukiwanie gromad kulistych doprowadziło nas poza chaotyczny dysk zawierający większość gwiazd. Dalej jest galaktyczne halo. Halo Drogi Mlecznej jest wielką, niemal kulistą strefą z gwiazdami otaczającą tarczę naszej spiralnej galaktyki. W nim znajdują się gromady kuliste. Poznaliśmy już 160 gromad kulistych, ale zapewne było ich znacznie więcej. Zachowały swój kształt, bo przeniosły się poza płaszczyznę galaktyki. Obiekty znajdujące się bliżej jej dysku dawno zostały rozproszone. Jest przynajmniej jedna gromada kulista, której grozi rozerwanie. Od czasu powstania już straciła 80% gwiazd. Ruszamy ku gromadzie kulistej M12, by przyjrzeć się jej rozpadowi. M12, zamiast krążyć po obrzeżach galaktyki lub na jej skraju, przechodziła blisko centrum. W tym czasie przyciąganie składników Drogi Mlecznej oderwało od niej wiele najlżejszych gwiazd. Powtarzało się to za każdym obiegiem. W końcu nic z niej nie zostanie. Droga Mleczna rozszarpie ją na strzępy. W tej chwili gromady kuliste są bardzo zatłoczone. Jest w nich 60 tysięcy razy więcej gwiazd na jednostkę objętości niż w naszej okolicy. Gromady są stare, więc ich masywne, jasne gwiazdy dawno się wypaliły. Gromady kuliste są gęste, ale ciemne. Z planety w gromadzie kulistej widzielibyśmy mnóstwo gwiazd, ale nie byłoby na niej jaśniej niż w pokoju oświetlonym świeczką. Gromady kuliste krążące w galaktycznym halo są jak księżyce dla planet. To wspólna cecha wielu galaktyk. Nasza wyprawa dotarła 60 milionów lat świetlnych od Drogi Mlecznej do ogromnej galaktyki eliptycznej M87. Ona sama przypomina gromadę kulistą. Większość rozmytych kropek na fotografii z teleskopu kosmicznego Hubble'a to gromady kuliste otaczające galaktykę A Panny. Jest ich aż 15 tysięcy. To skrajny przypadek hierarchicznej budowy kosmosu. M87 znajduje się w środku gromady, złożonej jednak nie z gwiazd, lecz z galaktyk. Tam, gdzie dotarł nasz statek, ścierają się wielkie układy gwiazd pędzących miliony kilometrów na godzinę. Wystarczy rzut oka na gromadę, by przekonać się, jak grawitacja łączy gwiazdy. Grawitacja kształtuje wszechświat. Działa na wielkie odległości. Może wiązać galaktyki w gromady tak samo jak gwiazdy, ale na większą skalę. Powstałe obiekty mają miliony lat świetlnych średnicy, to fantastyczne. Podobny proces toczy się tuż za naszym progiem. Wystarczy tylko opuścić Drogę Mleczną. Droga Mleczna to rozległa, ale luźna galaktyka spiralna. Należy do małej grupy lokalnej, typowego skupiska materii we Wszechświecie. 5% galaktyk należy do wielkich gromad, a połowa do małych skupisk. Nasza galaktyka należy do grupy lokalnej. Jej największe obiekty, Drogę Mleczną i M31, czyli galaktykę Andromedy, dzielą 3 miliony lat świetlnych. Trzecia co do wielkości to galaktyka Trójkąta. Między nimi krąży kilkadziesiąt galaktyk karłowatych. W każdej gromadzie galaktyki powoli się zbliżają.
Za jakieś 5 miliardów lat Droga Mleczna połączy się z galaktyką Andromedy. Dopóki oglądamy kosmos z orbity Ziemi, Wszechświat wygląda tak. Dominuje w nim tarcza galaktyki, widoczna jako biała wstęga przez środek. Gdy Droga Mleczna zderzy się z galaktyką Andromedy, obraz ulegnie zmianie. Po tym widowiskowym wydarzeniu powstanie galaktyka eliptyczna zupełnie inna od obu składników. Andromeda i Droga Mleczna okrążą się wielokrotnie, zanim się połączą, tracąc elegancki, spiralny kształt. W końcu zleją się w ogromną, zaokrągloną bryłę, typową dla galaktyk eliptycznych, jakich wiele w kosmosie. Grupa lokalna to maleństwo w porównaniu z przeciętną gromadą galaktyk, która jest celem naszej kolejnej podróży. 60 milionów lat świetlnych od grupy lokalnej leży znacznie większa gromada galaktyk w Pannie. Należy do niej nie kilkadziesiąt, lecz tysiące galaktyk. Te dwie gromady wraz z jeszcze innymi tworzą wspólnie wielką supergromadę lokalną. Takie gromady są niebezpieczne. Szaleją tam rozpędzone galaktyki. Ich prędkość sięga setek kilometrów na sekundę, ponad miliona kilometrów na godzinę. Zbadamy pędzące składniki olbrzymich gromad, by rozwiązać wielką zagadkę. Czemu w jednych galaktykach powstają gwiazdy, a w innych nie? O tym decydują właściwości galaktycznego gazu. Niektóre galaktyki są bogate w gaz, a inne nie. W tych zasobniejszych intensywnie powstają nowe gwiazdy, w tych uboższych rzadko. Procesy w gromadach galaktyk przypominają działania wojenne. Obiektom bogatym w gaz, pędzącym z prędkością miliona kilometrów na godzinę, grozi uduszenie. Gdy odrębna galaktyka zanadto zbliży się do gromady, może zostać dosłownie opróżniona z gazu. Przyciąganie grupy odbierze jej luźną materię. W pozbawionej gazu galaktyce nie powstaną już nowe gwiazdy. Jej rozwój się skończy. Jeśli galaktyka wedrze się do centrum gromady, może ją spustoszyć fala uderzeniowa w gazie międzygwiezdnym. Wyparcie gazu z rozpędzonej galaktyki może spowodować, że zabraknie surowca na nowe gromady gwiazd. Nawet wewnątrz gromady nie zaobserwowalibyśmy gazu międzygalaktycznego. Jest tak rozrzedzony, że w ziemskich warunkach uchodziłby za doskonałą próżnię. Za pomocą przyrządów rentgenowskich zobaczymy w nim silną poświatę. Galaktyki obserwowane w zakresie widzialnym przez zwykłe teleskopy nie są jedynym składnikiem gromad. Nie są nawet najistotniejsze. Głównym elementem jest rzadki gorący gaz, nagrzany podczas powstawania gromad galaktyk. Jego wysoka temperatura sprawia, że wysyła niewidzialne promieniowanie rentgenowskie. Gorący gaz ma większe znaczenie dla przyciągania grawitacyjnego w gromadzie niż widoczne galaktyki. Wszechobecna grawitacja kieruje galaktyki ku wspólnemu środkowi masy. Obserwując dalekie gromady, widzimy własną przyszłość. W środku każdej z nich jest ogromna galaktyka eliptyczna. Powstała ze zderzeń wielu mniejszych obiektów. Podobna utworzy się po kolizji Drogi Mlecznej z galaktyką Andromedy. Wszystkie gromady galaktyk podążają tą samą drogą. Łączą się we większe, by w końcu utworzyć jedną supergalaktykę. Czy Wszechświat musi się zmienić w zbiór odosobnionych supergromad? Czy grawitacja nigdy nie odpuści? Odpowiedzi mogą udzielić superkomputery, których prognozy ukazują przyszłość.
Ich przepowiednie niejednemu zjeżą włos na głowie. Największe obserwatoria na Ziemi i na orbicie stale dostarczają wspaniałych zdjęć różnych gromad w kosmosie. Ale każde z nich to tylko zatrzymana klatka. Żeby obejrzeć ewolucję Wszechświata, potrzebujemy wehikułu czasu. Życie ludzkie to w kosmicznej skali zaledwie chwilka. Za to symulacje na potężnych komputerach pozwalają nam badać ewolucję galaktyk i ich gromad. Dzięki superkomputerom nasz pojazd może pokonać ostatni etap misji. Poznamy tajemnicę ewolucji Wszechświata. Ta symulacja przedstawia prawdopodobny scenariusz powstawania gromad. 12,3 miliarda lat gwiezdnej ewolucji skurczy się do minuty. Symulacje superkomputerów wybitnie pomagają nam poznać mechanizmy Wszechświata i jego przyszłość. Nie mogę się napatrzeć na symulacje przedstawiające miliardy lat ewolucji gromad galaktyk. To atrakcyjne, ale też bardzo pouczające widowisko. Oto jak działają superkomputery. Zaczynają rozwiązywać zagadnienie zwane problemem wielu ciał, ruchu oddziałujących obiektów. Mogą nimi być planety, gwiazdy i galaktyki. Problem to po prostu obliczanie, jak zgodnie z zasadami dynamiki Newtona obiekty będą poruszać się w przestrzeni. Takie symulacje to zaskakująco skuteczna metoda opisu rozwoju złożonych układów, gromad galaktyk i samych galaktyk. Peter Tuben jest specjalistą od symulacji komputerowych z Uniwersytetu Maryland. Równania grawitacji przelicza dla niego maszyna Deep Thought. Ruch planety wokół gwiazdy można obliczyć bez trudu. To problem dwóch ciał, który każdy student łatwo rozwiąże na kartce. Z chmarą gwiazd w gromadzie będzie mu już trudniej. Problem wielu ciał przypomina żonglerkę. Ja i piłka to układ dwóch ciał. Nie jestem zawodowym żonglerem, z dwiema piłkami już sobie nie poradzę. Właśnie widać. Żonglowanie dwiema piłkami wymaga koordynacji i skupienia. Niektórym udaje się i czterema. Ale jest granica. Nie mamy nieograniczonych możliwości. Nikt nie zdoła żonglować 20. Wbrew pozorom, zależności wcale nie są skomplikowane. Za to jest ich tyle, że bez komputera nikt sobie nie poradzi. Trzeba wykonać niezliczoną ilość działań. Do dzieła. Studenci Tubena pokazują, jak trudno przewidywać zachowanie układu 12 gwiazd. Zacznijmy od pierwszego. Współrzędne 6-4. Drugiego 3-4. Trzeciego 2-4. Zagadnienie zaczyna się od określenia wyjściowego położenia każdej gwiazdy i przypisania im prędkości. Reszta jest sprawą obliczeń. Na podstawie praw dynamiki Newtona określają, w jaki sposób każda gwiazda oddziałuje na pozostałe, by obliczyć przyszłe położenie wszystkich ciał. Gdzie przeszła jedynka? Ta grupa studentów musiałaby pracować bez przerwy 300 lat, by obliczyć to, co komputerowi zajmie sekundę. Obliczenia zachowania grupy galaktyk wymagają uwzględnienia milionów, a nawet miliardów ciał. Chcąc analizować przeszłe, obecne i przyszłe stany kosmosu, astronomowie mają do dyspozycji coraz nowocześniejsze komputery. Najnowocześniejsze superkomputery składają się z jednostek, jakie znajdziemy w każdym sklepie i domu. Z tą różnicą, że u nas pracują wspólnie. Nie kosztują dużo i łatwo je połączyć. Jedną z najdoskonalszych symulacji uzyskano w europejskim Millennium Run. Superkomputer pracował przez 28 dni,
przez 343 tysiące procesorogodzin, by opisać ruch 10 miliardów obiektów. Stworzył trójwymiarowe trajektorie dla 100 milionów galaktyk poruszających się wśród wstęg ciemnej materii na przestrzeni 2,4 miliarda lat świetlnych. Superkomputery służą naukowcom do poznawania przeszłości, ale również przyszłości Wszechświata. Cieszy mnie świadomość, że na podstawie naszej obecnej wiedzy o kosmosie możemy stworzyć symulację przyszłości. Poznamy, jaki nas czeka los. Symulacja zaczyna się od piany kwantowej, osobliwości pozostałych po wielkim wybuchu i obejmuje 13 miliardów lat. Doprowadziła do powstania gromad galaktyk i supergromady oplecionej włóknami i rozdzielonej próżnią. Takie struktury dziś obserwujemy. Oto skrajny przypadek kosmicznego skupiania się, wywołanego grawitacją. Siła ciążenia jest jednak równoważona przez ciemną energię, która odpycha gromady galaktyk. Kilkanaście lat temu astronomowie stwierdzili, że Wszechświat się rozszerza w rosnącym tempie. Grawitacja skupia gromady galaktyk tylko lokalnie. Nasza grupa lokalna w końcu zmieni się w jedną wielką supergalaktykę, która jednak ucieka od innych. Za 100 miliardów lat ten zakątek kosmosu będzie izolowany w bezmiarze ciemności. Gdy dalekie galaktyki będą uciekać z prędkością światła, nie dotrze do nas blask ich gwiazd. Wszystkie gromady rozpierzchną się po kosmosie i znikną nam z pola widzenia. Nasza galaktyka pozostanie jasną oazą wśród niekończących się ciemności. Z niedalekich obłoków gazu wciąż będą się tworzyć nowe gromady gwiazd, ale astronomowie nie zobaczą na niebie niczego poza granicami naszej supergalaktyki. Gdyby zaginął dorobek współczesnej nauki, nasi potomkowie nie mieliby podstaw do postawienia hipotezy wielkiego wybuchu i ucieczki galaktyk. Nie będą wiedzieli, jak było kiedyś, jak wyglądało otoczenie, które obecnie nazywamy Wszechświatem. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom SA. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.